jestem meteorologiem, nie meteorologiem i nie przepowiadam pogody. To znaczy zajmuję się pomiarami w sensie teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym, dokładnie biorąc przetwarzaniem danych pomiarowych w bardzo różnych zadaniach, w różnych naukach empirycznych, w różnych dziedzinach inżynierii i w medycynie. I to, czym chcę się podzielić dzisiaj, to jest rodzaj uogólnienia moich prawie 50-letnich doświadczeń, bo w pierwszych projektach badawczych uczestniczyłem już w czasie studiów. W 1972 roku uzyskałem dyplom właśnie w dziedzinie meteorologii i tak już zostało później stopnie i tytuł również w tej dziedzinie. To jest podobno rzadki wypadek, oceniany na 8% ostatnio, jeśli chodzi o absolwentów Politechniki Warszawskiej. No więc, proszę Państwa, mój plan może się uda zrealizować, jest taki, po krótkim wprowadzeniu. Językiem szkolnych definicji powiedzieć, czym jest modelowanie matematyczne i pomiar, a następnie zagłębić się w interpretację tych dwóch pojęć z trochę bardziej, no powiedzmy, metodologicznej perspektywy, pokazać pewne trudności i próby wyjścia z tych trudności, a przede wszystkim podważenia wielu mitów narosłych wokół tych dwóch pojęć, w szczególności naiwnych interpretacji pomiaru i może modelowania matematycznego również. Podkreślić rolę niepewności w obydwu tych działaniach, w moim odczuciu fundamentalnych dla nauk empirycznych i inżynierii, a wreszcie jakoś rozplątać tę zależność między jedną a drugą operacją w sensie logicznym. Zacznę od zacytowania dwóch ekstremistów. Pierwszy to irlandzki fizyk William Thomson, znany bardziej jako Lord Kelvin, który twierdził, że jeżeli nie umiemy czegoś zmierzyć, to nic nie wiemy. Ja skracam ten oryginalny cytat, który tutaj powiedzmy może jest trochę subtelniejszy. A drugi z tych ekstremistów to John von Neumann, Tetomo Janusz Neumann, przejściowo Johannes von Neumann i wreszcie znany jako John von Neumann, twórca architektury współczesnych komputerów, który twierdził, że nauka właściwie niczym innym się nie zajmuje, tylko modelowaniem. Miał na myśli przede wszystkim modele matematyczne, bo tym się przyczyniał, zresztą w bardzo różnych dziedzinach. Był matematykiem, ale jednocześnie ekonomia, biologia, chemia nie były mu obce. Uważany jest obok Norberta Wienera za ojca cybernetyki w tej części cyfrowej. I proszę Państwa, zaczynam od tych definicji, które znamy ze szkoły albo z elementarnych kursów meteorologii. Pomiar to zbiór czynności wykonywanych w celu ustalenia miar wielkości fizycznej w postaci iloczynu jednostki miary i liczby określającej wartość tej wielkości. Ta definicja, jak widać, od razu ogranicza nas do wielkości skalarnej. Wartość w wyniku pomiaru jest żadna albo prawie żadna, jeżeli nie jest opatrzona informacją o niepewności tego wyniku. Powiedzieć, że zmierzyłem, wyszło mi, że napięcie wynosi 5,5 V, no to nic nie znaczy, dopóki nie powiemy, czy to jest plus minus 100%, czy to jest powiedzmy 10 do minus 12, co jest nieosiągalne w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o napięcie, bo jeśli chodzi o częstotliwość, to 10 do minus 16 się udaje. Z drugiej strony mamy model matematyczny, który zwykle jest rozumiany jako matematyczna reprezentacja wiedzy, reprezentacja w postaci zmiennej, równania, układu równań operatorów rozmaitych kategorii. Przy czym zwykle modelujemy klasę obiektów, a nie pojedyncze obiekty, chociaż i to się może zdarzyć i nie pozostaje poza ramami tej definicji. Obiekt, zdarzenie, zjawisko będące przedmiotem poznania lub wykorzystania choćby w celach technicznych czy medycznych. No i znowu tutaj pojęcie niepewności jest bardzo istotne, tak jak w ogóle pojęcie niepewności wiedzy naukowej. Tyle tylko, że tutaj mamy do czynienia z próbami charakteryzowania rzeczy nieuchwytnych niekiedy, bo
w niektórych przypadkach musimy się zadowolić wyłącznie jakościową charakterystyką tej niepewności. No i proszę Państwa, żeby teraz przejść na nieco wyższy poziom subtelności rozważań, chciałbym zaproponować pewien eksperyment myślowy. Najpierw spojrzeć na modelowanie matematyczne przy założeniu, że status poznawczy pomiarnie budzi wątpliwości. Tak, to się w istocie dzieje w większości podręczników, także w większości podręczników dotyczących metodologii nauk. Pomiar uważa się za oczywistość. No, mierzymy to, tamto, wamto i nawet zapominamy o tym, że to jest niepewne w sensie ilościowym, a przecież jest niepewne w sensie jakościowym. No bo ten problem w stosunku do rzeczywistości jest od niepamiętnych czasów otwarty. Modelowanie semantyczne jest pewnym pomostem między rzeczywistością, którą będę takimi niekształtnymi bryłami oznaczał na kolejnych slajdach, a modelem matematycznym. Modele matematyczne będą na biało i w regularnych kształtach, przy czym niektórzy nazywają to modelem werbalnym, jeszcze inni fenomenologicznym, także tu zbiór pojęć do tego jednego, zbiór terminów do tego jednego pojęcia z dzisiejszej pierwszej sesji się jak najbardziej stosuje. W prosty sposób ujmując, chodzi o opis zjawisk, obiektów, które mamy modelować. Opis tego fragmentu rzeczywistości, piece of reality, który jest przedmiotem naszego zainteresowania. Dla stworzenia modelu matematycznego zasadnicze, heurystyczne znaczenie ma paradygmat systemowy, który mówi, że złożone rzeczy można rozłożyć na prostsze, że można przedstawić w postaci systemu, w tym greckim rozumieniu słowa, jako zbioru elementów powiązanych relacjami. Bo to leży u podstaw takiej już bardzo inżynierskiej wręcz metodyki modelowania matematycznego. Schemat tej metodyki przedstawiam tutaj. Dwa zasadnicze bloki tej metodyki to identyfikacja strukturalna i identyfikacja parametryczna modelu. Identyfikacja strukturalna to wybór struktury matematycznej, którą zamierzamy się posłużyć do stworzenia modelu, czyli w najprostszym przypadku pojedyncze zmiennej, kiedy na przykład modelujemy napięcie w jakimś obiekcie, czy równania, powiedzmy, liniowego algebraicznego, nieliniowego algebraicznego, różniczkowego zwyczajnego, różniczkowego cząstkowego, ze zmiennymi losowymi i nielosowymi w układzie skalarnym i w układzie wektorowym, macierzowym, etc. lub hybrydowym, bo właściwie do tej skali ze limit nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o możliwości wyboru tych struktur. A następny etap to identyfikacja parametryczna, która polega na wyznaczeniu w ogólności dobrych, a w szczególności najlepszych możliwych w danej sytuacji wartości parametrów tego modelu. Czyli na przykład, jeżeli modelem charakterystyki wejściowo-wyjściowej przetwornika jest wielomian, no to chodzi w tym, na pierwszym etapie chodzi o to, żeby wybrać ten wielomian algebraiczny jako strukturę, określić jego rząd, chociaż rząd może być parametrem, a w drugim etapie, żeby wyznaczyć wartości parametrów, które satysfakcjonują nasze zapotrzebowanie na model. Identyfikacja parametryczna, to inaczej mówiąc, estymacja parametrów modelu. I to się dokonuje na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych na obiekt, modelowanym obiekcie. Dlatego pomiar się tutaj już pojawia i jak wiemy jest bezdyskusyjny, jakkolwiek bezdyskusyjność nie oznacza bezproblemowość i pewność. Wprost przeciwnie, niepewność wyników pomiarów musi być na tym etapie wzięta pod uwagę. Jeżeli mamy już strukturę i parametry, to sprawdzamy, czy model spełnia nasze oczekiwania. I to jest etap oceny modelu, na którym stosujemy kryteria specyficzne dla przeznaczenia modelu.
bo nie ma modeli uniwersalnych, dobrych na wszystkie okazje. No, może poza tymi modelami, które uznaliśmy za prawa fizyki jeszcze w czasach Newtona, a już w XX wieku przestaliśmy używać w zasadzie tego słowa w odniesieniu do nowych modeli matematycznych. Więc te kryteria muszą być specyficzne i znowu wykorzystujemy tutaj wyniki pomiarów. Pożądane jest, żeby to nie były te same wyniki pomiarów, których użyliśmy do identyfikacji parametrycznej. W szczególności w przypadku, kiedy tym modelem jest sieć neuronowa, to dane treningowe i dane ewaluacyjne muszą stanowić rozłączne, powinny stanowić rozłączne zbiory, bo tylko wtedy ten proces, jeżeli to iteracyjny będziemy robić, będzie zbieżny. Ocena modelu kończy się decyzją, czy konieczna jest korekcja modelu. Jeżeli nie, to zadanie rozwiązaliśmy. Jeżeli tak, to najpierw pytamy, czy możemy poprawić parametry. Dzisiaj najczęściej używamy metod optymalizacyjnych i w związku z tym, jeżeli kryteria, wskaźniki jakości osiągnęły swoje ekstrema, minimum lub maksimum, to jest czynność pusta. Przechodzimy do sprawdzenia, czy możliwa jest korekcja parametryczna. Jeżeli jest korekcja niemożliwa, to przechodzimy do bloku korekty strukturalnej, czyli do na przykład podwyższenia stopnia wielomianu, którym się posłużyliśmy, liczby równań różniczkowych, którymi się posłużyliśmy do zamodelowania naszego obiektu. No i teraz odwracamy sytuację, zakładamy, że mamy rozwiązany problem modelowania matematycznego, a spójrzmy na pomiar, opisując ten proces pomiarowy w języku modeli matematycznych. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest taka, jest obiekt pomiaru, jest system pomiarowy. Tu musi istnieć zbiór technicznych środków komunikacji między jednym a drugim, tak jak z drugiej strony z użytkownikiem wyników pomiarów, który coraz częściej nie jest człowiek, tylko kolejna maszyna. No i czy modele matematyczne odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu jakiegokolwiek systemu pomiarowego, bo tu trzeba zauważyć, że pod tym pojęciem może się kryć mikrochip czujnika pomiarowego, albo może się znajdować wielka instalacja pomiarowa, w której tysiące wielkości pomiarowych się mierzy. To ma zastosowanie, ten model, metamodel, jak to nazywam, do każdej z tych sytuacji. Przy czym jest to minimalna wersja, kanoniczna wersja tego metamodelu, która zawiera tylko te elementy, które są niezbędne w każdym systemie pomiarowym. Pewne systemy pomiarowe posiadają elementy dodatkowe, tego tu nie będę rozwijać. Model obiektu pomiaru to jest model matematyczny. Wszędzie, gdzie piszę model, to mam na myśli tutaj model matematyczny pomiaru. To jest model, który umożliwia nam zdefiniowanie uogólnionej wielkości mierzonej, która się od 1984 roku w międzynarodowym języku nazywa mesurandem. Szczęśliwie nazywa się tak po angielsku, francusku, po polsku. I to może być struktura matematyczna typu wektor macierz, która zawiera wielkości jednorodne, na przykład wektor napięć, wektor prądów, albo niejednorodne, czyli wektor zawierający napięcie, prąd, rezystancję, temperaturę, wilgotność, etc. I teraz musimy posłużyć się jakimiś przetwornikami tej bogatej w wielkości rzeczywistości na wielkość, która na danym etapie rozwoju techniki jest wyjątkowo faworyzowana ze względu na możliwość jej przetwarzania. To była mechaniczna wielkość, wychyłowe przyrządy z wieku XIX i XX. Teraz to są sygnały elektryczne, cyfrowe, a już są systemy pomiarowe, w których dalsza obróbka odbywa się w dziedzinie optycznej, w związku z tym sygnały optyczne na tym etapie tutaj, który nazywam
surowym etapem surowego wyniku pomiaru się pojawia. Czyli sprowadzamy wielkości rozmaitej naturze fizycznej do wielkości elektrycznych, zdigitalizowanych, a zatem tu się w istocie pojawiają kody cyfrowe, niezinterpretowane. I ten model przetwarzania jest modelem zwykle przyczynowych zależności między tym, co na wejściu czujników pomiarowych i na wyjściu czujników pomiarowych, ewentualnie ciągu czujników, przetworników, kończącym się przetwornikiem analogowo-cyfrowym. No i teraz trzeba powrócić do dziedziny mezurandu, czyli znaleźć estymatę mezurandu, odwracając ten model, odwracając go w sensie ścisłym, co jest rzadko możliwe, albo w sensie przybliżonym, albo w sensie pseudo-odwrotności. I to jest to, co się nazywa końcowym, ostatecznym wynikiem pomiaru. No oczywiście jest wiele źródeł niepewności tego wyniku. Część z nich jest wewnątrz systemu pomiarowego, część pozostaje na zewnątrz. Wewnątrz to są kwestie strukturalne, nieadekwatność strukturalna i modeli matematycznych, modeli, wszystkich trzech modeli matematycznych, którymi się tu posługujemy, i niedokładność parametryczna, a zewnętrzne to zakłócenia pochodzące z otoczenia, które nie zostały w tych modelach w żaden sposób ujęte. No i może jeszcze słowo. Na pierwszy rzut oka, ponieważ to się już rozgrywa w procesorze, jaki go nie był, to się wydaje, i to w dziedzinie modeli matematycznych, to się wydaje, że tutaj już żadnych problemów być nie może. Żadnych zaskoczeń, bo umiemy rozwiązać układ równań liniowych, a nawet nieliniowych, a nawet różniczkowych, a nawet cząstkowych, a nawet, nawet ze zmiennymi losowymi. No a okazuje się, że to może być bardzo istotnym źródłem niepewności pomiaru, dlatego że odwróciliśmy model przetwarzania, który reprezentował zależności przyczynowe. A takie zależności zwykle modeluje się całkami. W związku z tym odwracanie musi zawierać różniczkowanie, a różniczkowanie wzmacnia szum, co wie elektronik na drugim semestrze, a matematyk tym bardziej wie, bo wie, co się dzieje, kiedy realizujemy numeryczne różniczkowanie sygnałów. No i to może powodować zaskakujące efekty. Pozwalam sobie na taką ilustrację czujnika temperatury. Teta to temperatura zmienna w czasie, U to napięcie, czyli to jest wielkość wyjściowa tego czujnika, U od T to jest napięcie na wyjściu tego czujnika. No i ponieważ mamy sygnał, surowy wynik pomiaru zdigitalizowany, więc to są próbki zaokrąglone do kwantu, jaki w danej realizacji procesora obowiązuje. No i co widzimy? Podejmujemy tutaj, uwzględniamy w tym modelu, który jest modelem różniczkowym pierwszego rzędu, bardzo prostym, inercję wewnętrzną czujnika. No, nawet jeżeli to jest naprawdę niewielka objętość, to zajmuje czas, zanim ten czujnik zbliży się jego wrażliwe miejsce do temperatury, którą chcemy zmierzyć. I przebieg pomiaru tego napięcia w związku z tym jest zaznaczony tutaj czerwoną krzywą. A jest to reakcja na skokową zmianę temperatury w tym miejscu, w którym się czujnik znalazł. To się okazuje, że odtwarzanie tego nie da nam takiego skokowego sygnału reprezentującego temperaturę, tylko coś takiego poszarpanego niebieską linią zaznaczonego. I co gorsza, jeżeli postanowimy poprawić coś, to pogorszymy, bo zwiększenie częstotliwości próbkowania, czyli gęstości pobierania próbek napięcia, zwiększa to wzmocnienie szumu pomiarowego, jak mówimy. I teraz związek między pomiarem a modelem, który pojawia się od samej podstawy globalnego systemu pomiarów. To jest slajd pokazujący 7 wielkości podstawowych
już w ujęciu tym, który obowiązuje, a właśnie zacznie obowiązywać od 1 stycznia, coś takiego, ale 20 listopada zostało to już uzgodnione, że modyfikujemy ten układ w ten sposób, żeby uwolnić się od konieczności jeżdżenia do serw i porównywania kilograma z kilogramem. Mamy te 7 wielkości, one są tu wyliczone. Z każdą z nich jest związana pewna skala fizyczna. One są tutaj wyliczone i ponazywane. Ta, która właśnie teraz odegrała szczególną rolę, to jest ta skala Plancka, który to Planck miał tylko impact factor 13, jak obliczył von Klitzing na kongresie metrologii, on był speakerem i właśnie to na marginesie, że to jest ta sama litera H, której używamy na oznaczenie indeksu Hirscha, więc tam były takie asocjacje, ale wracając do głównego wątku, widzimy tutaj, że te wielkości nie są niezależne, są między sobą powiązane, no może z wyjątkiem tej liczności materii. Okazuje się, że te związki mają charakter matematyczny, czyli że u podstaw już całego systemu pomiarów pojawiają się modele matematyczne. A zatem nie tylko model matematyczny zależy od pomiaru, ale także pomiar i to u samej podstawy tego systemu międzynarodowego zależy od pewnych modeli matematycznych. No oczywiście jeśli spojrzymy na wielkości pochodne, to jest tablica wielkości pochodnych ogólnego przeznaczenia, to tutaj te zależności ujawniają się już w tej kolumnie z jednostkami. Za każdym układem tych jednostek kryje się model matematyczny, dla przykładu mocy, ja to tu pokazuję, droga, druga pochodna to przyspieszenie, siła to druga zasada Newtona, praca i pochodna po czasie pracy to moc, prawda? Więc za każdym, i to nie jest najbardziej skomplikowany z wariantów, bo tu mamy tylko 3 jednostki, a w niektórych przypadkach mamy ich 4. Proszę Państwa, jeśli pójdziemy w dedykowane wielkości pochodne, których już nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące generujemy każdego roku, bo każda firma generuje swoje wielkości mierzone, odnosi je do systemu innych wielkości, bo one wynikają z konkretnych potrzeb. To jest przykład, który wynika z mojego doświadczenia, 6 lat prowadziłem projekt dotyczący spektrofotometrycznej analizy czerwonego wina i oliwy z oliwek, więc oczywiście fenomenologiczne podejście było również w tym przypadku. Istotą tego pomiaru było mierzenie widma w zakresie długości fal tu pokazanej, a więc widzialnym i bliskiej podczerwieni. I na tej podstawie definiowane były takie parametry jak stężenia 7 z ponad 1000 składników, które są w winie. Taka jest różnica między winem a tabletką w Rossmanie, która podobno imituje wino. Także wskaźnik kwasowości, HP, czy coś w tym rodzaju. Każda firma, która ma specyficzny produkt, charakteryzuje ten produkt przy użyciu określonej liczby parametrów, które nie mają zastosowania do innego, ani do innego produktu, ani nawet do tego samego produktu produkowanego przez inną firmę. I na tym polega kontrola produkcji, na tym polega porównywanie produktów, benchmarki. No i proszę Państwa, wydaje się, że dobrym narzędziem opisu sytuacji, jaką mamy w dziedzinie pomiarów i modelowania matematycznego jest język fundherentyzmu, czyli połączenie, po polsku to się dowiedziałem dopiero przygotowując ten slajd, bo tak to fundherentyzmu to nazywałem, fundherentyzmu, fundamentalizmu i koherentyzmu. Bo mamy u podstaw ten system 7 wielkości podstawowych i cały system międzynarodowej spójności pomiarowej, jak to się nazywa, budujemy na tej podstawie, to się nazywa traceability po angielsku, a spójność podobno po polsku. No, z drugiej strony
już przy okazji opisu modelowania matematycznego okazało się, że język instrumentalizmu jest tutaj właściwy, bo my nie szukamy modelu dobrego zawsze i wszędzie, tylko szukamy modelu spełniającego nasze oczekiwania w konkretnej sytuacji. Ja za chwilę to zilustruję jeszcze jednym przykładem. Mianowicie tenże czujnik temperatury. Model właściwy, wystarczający do rozwiązania problemów, może być jednym z tych czterech, w zależności od tego, czy mamy wąski czy szeroki zakres temperatur, czy mamy szybką czy wolną zmienność temperatury. W wąskim zakresie, gdy są wolne zmiany temperatury, wystarczy taki prosty model algebraiczny. Jeżeli zmiany są szybkie, musi być to równanie różnicowe, które już wcześniej wypisałem. W szerokim zakresie może okazać się, że musimy zastosować model nieliniowy o trzech parametrach, a w szerokim zakresie, gdy zmiany temperatury są szybkie, zastosować nieliniowe równanie różnicowe, co oczywiście nie kończy możliwości komplikowania tego modelu w pewnych sytuacjach. No i jeszcze jedna uwaga. Na co dzień opisujemy to wszystko, co mówię o modelowaniu w języku realizmu, nawet czasami realizmu naiwnego, bo język realizmu jest prostszy, co ilustruję to tylko jednym przykładem. I tak czynię, kiedy mówię do studentów pierwszego lub drugiego cyklu, ale sięgam po język instrumentalizmu, kiedy mówię do magistrantów i doktorantów, bo okazuje się, że już pewne subtelności wydobyć nie jestem w stanie. Więc w języku realizmu wartość prądu w rezystorze jest proporcjonalna do napięcia przyłożonego do jego zacisku. Prawo Ohma 1826. W języku instrumentalizmu adekwatnym modelem matematycznym zależności prądu w rezystorze od napięcia przyłożonego do jego zacisku jest liniowe równanie algebraiczne bez interceptu. No, tu jeszcze można by dodać o kryteriach, jakimi się kierujemy, i to zdanie byłoby jeszcze dłuższe. Więc jest to trochę kłopotliwe i nie ma powodu, żeby inżynier do technika w fabryce mówił językiem instrumentalizmu. I proszę Państwa, to co powiedziałem, to jest powiedzmy taki zbiór kluczowych idei, które zawarłem w podręczniku, który ukaże się w lutym w firmie De Gruyter, a który powstał na bazie moich wykładów dla doktorantów dotyczących pod tytułem Methodological and Ethical Aspects of Technoscientific Research. I tu znamienną cechą tego podręcznika jest to, że on właśnie za fundamentalne kategorie przyjmuje pomiary i modelowanie matematyczne, co nie jest częstym przypadkiem. Ja nie znalazłem żadnego podręcznika, w którym to byłoby dostatecznie wyakcentowane. Istnieje skłonność do zakładania, że pomiar jest oczywisty, jest pewny i nie budzi wątpliwości. Te rozdziały tu wymienione właśnie do tego się odnoszą. Mathematical Modeling, Measurement, Scientific Explanation, Context of Justification, Uncertainty of Scientific Knowledge. Te wyciszone no, nie zawierają treści na ten temat. W każdym razie niepewności wiedzy naukowej poświęciłem cały rozdział i nie ograniczając się do niepewności. Ty tu jeszcze wrócił, bo chciałem tytuł zapisać. Książkę. Research. Tak. No i na koniec chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie do zgłoszenia tego speechu, a także przy każdej okazji to czynię, podziękować tym wszystkim, z którymi współpracowałem w ciągu 50 lat, i to byli elektronicy, automatycy, meteorologowie, fizycy, chemicy, biologowie, medycy, geologowie, sejsmologowie, ekologowie i tam jeszcze parę innych projektów by się znalazło. Dziękuję bardzo.